Dzisiaj długo opowiadaliśmy o poszczególnych elementach tego, co powinno pojawić się na ślubie w królewskim wydaniu, a teraz zaprosimy do rozmowy eksperta i osobę, która tak naprawdę najwięcej może powiedzieć na ten temat, czyli właściciela posiadłości, w której się znajdujemy, pana Jana Marcina Popiela. Ponieważ organizowali Państwo ślub dla Artura Radziwiłła, który wiemy, że ma arystokratyczne, szlacheckie korzenie, co Pan pamięta jaką taką charakterystyczną, najbardziej charakterystyczną rzecz z jego wesela? Właśnie z wesela Artura muszę powiedzieć, że ten pierwszy takie charakterystyczne wydarzenie to był polonez, który zaczynał się na zewnątrz, bo było ponad 300 prawie 350 gości i ona biegała czy kroczyła do pałacu z zewnątrz do środka. Wiadomo, że ten pałac jest zbyt mały, żeby tyle ludzi się zmieścili w sali balowej, ale oni krążyli przez całe krużganki i tak dalej. I to było takie bardzo piękne wydarzenie, bo to łączyło ludzi razem. Też to jest takie bardzo szlachecki, powiedzmy, tradycje, że ludzi się zmieniają nie cały czas z tym samym, powiedzmy, partner, tylko że się poznają po takie tańce, które jest takie formalne, ale bardzo miłe. Czyli polonez jako taniec uroczysty, ale jednocześnie integrujący ludzi i pozwalający im tak naprawdę na poznanie się w tym tańcu i bardzo ładne przywitanie młodej pary, która zapewne prowadziła tego poloneza. To znaczy tak, to jest ważne, nie? To, bo to za para młode się idzie. Para młodzież się spóźniła, bo wynajmowali takie małe wóz sportowy, które nie dojechało, bo zepsuła się, ale byli trochę spóźnione. A to dobre, bo to daje taki przyjemny stres, można powiedzieć. Dokładnie. I ja myślę, że to jest też ważna wiadomość dla Państwa, że niezależnie od tego, na jakim poziomie jest ten ślub, niezależnie od tego, czy jest on królewski, czy jest on ślubem zupełnie normalnym, zawsze są jakieś wpadki i musimy się na to przygotować. Ale te wpadki pozwalają nam mieć tak naprawdę bardzo fajne wspomnienia, bo tak jak Pan tutaj zaśmiał się przy okazji wspominając to, jednak to było takie jedno z najmilszych elementów. Kolejne pytanie, ile trwało to wesele? Ono trwało, to znaczy wiadomo, że starsze, tak jak my, to pojechaliśmy wcześniej, ale młode to się bawili do białego rana, jak zwykle, nie? I nawet nie wiem, czy spali w ogóle. A drugiego dnia? Co się działo drugiego? I drugiego dnia oni mieliśmy tak pierw msza polowe, to nie pamiętam, to około 10, 11 może, które jest ważne, bo to przypomina te tradycje, które były. Nie? Te msza polowe ma dużo znaczenia w sensu, żeby wrócić do korzenia, prawda? Po co żyjemy, co ten wesele ma, jakie znaczenie ma, prawda? Mówię o tu głębsze takie, powiedzmy, znaczenia. A później jest bardzo miło w chwili, gdzie ludzie są bardzo na luźnie już, prawda? I było śniadanie na trawnik, tu przez oranżerię i to bardzo udane. Też to jest taki moment, taki bardzo specyficzny moment, gdzie wszyscy rozmawiają o wszystkim, i bardzo fajnie to wypali. I tu jest też ważny moment, bo jest bardzo niestresowy, tak można powiedzieć. Nie, że wesele jest stresowe, bo to nie o to, tylko że jest to z wesela, prawda? A tu jest po wesele, wszystko udane, powiedzmy, te anegdoty już zaczynają tak krążyć i opowiadają. Potem te rodziny, wiesz, których może się nie widzieli w wesele, to wiesz, się spotkają i tak dalej, i tak dalej. To też jest ważne, żeby ten moment przed, to znaczy powiedzmy ten piątek wieczorem i ten niedzielę rano były dobre dograne, bo jak ludzie tu są, już przyjechali z daleko, oni chcą trochę tak być razem trochę dłuższe niż sam ten, powiedzmy te kilka godzin na wesele. Oni chcą mieć trochę coś więcej. Dokładnie. I ja myślę, że to jest bardzo ważne i tak naprawdę
dość fajnie podsumowujące to, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj, że niezależnie od tego, jakie dekoracje pojawią się na stole, w jakiej sukni wystąpi pani młoda, pamiętajmy o tym, że przyjeżdża do nas masa ludzi na wesele, przyjeżdżają nasi znajomi, nasza rodzina, których dawno nie widzieliśmy. Umożliwmy tym ludziom kontakt, a jednocześnie nie zapominajmy przy tych nieformalnych rozmowach również o tej płaszczyźnie, tak naprawdę chyba trochę głębszej. To, co pan mówił i na co pan zwrócił uwagę, czyli ta msza polowa, to nawiązanie do tradycji, te elementy, które się pojawiły i które tak naprawdę wyciągnięte są z historii, są bardzo istotne. Dlatego, że one, nie można powiedzieć, że one są dzisiaj niemodne. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedziała, że one w bardzo fajny sposób dekorują nam całą uroczystość i tak naprawdę pomagają nam przeżywać to na takim poziomie, na jakim powinno się to przeżywać, na takim bardzo głębokim i duchowym chyba. I na sam koniec bardzo serdecznie chciałam podziękować za gościnę. I zachęcam Państwa do odwiedzania Kurozwęg, zachęcam Państwa do organizowania tutaj własnych uroczystości ślubnych w królewskim stylu, bo jednak menu i całe otoczenie pozwala nam na to w 100%. No i cóż, no, zapraszamy chyba. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiliśmy Państwu wszystkie elementy organizacji ślubów w stylu Iście Królewskim. Przedstawiliśmy wszystko, co potrzebne jest, aby ten ślub wyglądał właśnie tak, jak ślub królewskiej pary. I chcieliśmy jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, który pozwala zebrać całość organizacji i uniknąć pewnych wpadek, o których tutaj też wspominaliśmy, mianowicie o roli wedding planera. Na ślub księcia Williama i Kate został wynajęty najlepszy brytyjski wedding planner, Peregrine Armstrong Jones. Jego rolą jest właśnie skoordynować całość uroczystości tak, aby przebiegła bez żadnych komplikacji i wyglądała iście królewsko. Wiadomo, że pałac posiada swoich wykonawców, posiada swoich kucharzy, posiada swoje piękne sale, ale rolą właśnie wedding planera jest to, żeby zgrać te wszystkie elementy w piękną jedną całość. Od tego jesteśmy właśnie my, wedding planerzy. Chcemy Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. I zaprosić na kolejne reportaże w naszym wykonaniu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.